Hucznie w tym roku swoje imieniny świętowały znane i szanowane Zosie związane z gminą Morawica. Były kwiaty, moc życzeń, występ artystyczny i tańce, a wspomnieniom nie było końca. Stąd pomysł na tak huczne obchodzenie imienin Zosiek. Wiem, że Zosiek jest bardzo dużo i spotkaliśmy się po raz pierwszy w 2004 roku z panią Zosią Grzebiżnowicką, bardzo ważną naszą solenizantką, Zosią Wawrzeńczyk, Zosią Zuchowicz i oczywiście ja, były to cztery Zosie i od tego czasu powiedziałam, że będziemy się spotykać, żeby to grono Zosiek poszerzać, żeby nas było coraz więcej, bo to jest wspaniałe imię, myślę, że są wspaniałe Zośki, Zosie, Zosieńki, Zochy i spotykamy się od 2000, później 10 roku, już systematycznie co roku. Po raz pierwszy spotykamy się w Centrum Kultury. Dziękujemy za gościnę. Są tu bardzo fajne warunki na to, żeby pośpiewać, pobiesiadować. Organizatorzy spotkania zachęcali, aby inni imiennicy również rozpoczęli tradycję spotkań, bo spotykać się wspólnie zawsze warto. Myślę, że fajnie, żeby koleżanki i koledzy o innych imionach się tak spotykali. Można sobie powspominać różne epoki swojego życia. Jest to fajna sprawa, a chór chętnie oprawę muzyczną i wokalną zapewni. Chętnie przyjdziemy, zaśpiewamy 100 lat dla innych imienników. Jak podkreślano podczas uroczystości, Zofia to imię żeńskie pochodzenia greckiego, które oznacza mądrość. Zofia z greckiego mądrość. Imię bardzo wyjątkowe, takie zaszczytne, bardzo takie istotne. Może dlatego tak wiele mamy tych Zoś, Zosieniek i najsławniejsze Zofie to w naszej literaturze Zosia z pana Tadeusza, narzeczona Tadeusza, piękna Zosia, która w ostatniej księdze tańczy pięknie, wdzięcznie poloneza. Tego dnia życzeniom nie było końca. W dniu ich święta myślę, że jak każdy pragnie zdrowia, więc każdej Zosi, Zofii, Zosi, Zosieńce, najszczersze życzenia przede wszystkim zdrowia. Oczywiście miłości, bo to miesiąc maj, miesiąc miłości. Od najbliższych, w gronie najbliższych, ale i od dalszych osób. No i również pieniędzy. Wszystkiego tego, czego sama sobie bym życzyła, życzę każdej Zosi razem i wszystkim oddzielnie. Warto zaznaczyć, że imieniny Zosiek po raz pierwszy od 2004 roku odbyły się w gościnnych progach Centrum Kultury w Morawicy. Nie zabrakło podczas uroczystości oczywiście życzeń dla szacownych jubilatek. Był też poczęstunek i torta, a uroczystość uświetnił występ chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Zosnie!